Cześć, tu Luk Forbuk i dzisiaj mam dla Was coś innego, a mianowicie chcę Wam dzisiaj polecić 7 serii kryminalnych polskich autorów, czyli nie zagranicznych, ale coś z naszego domowego podwórka, ponieważ uważam, że nasi akurat polscy autorzy potrafią pisać kryminały i tak jak Olga z Wielkiego Buka mówi, Polska kryminałem stoi i rzeczywiście tak jest, bardzo dużo się wydaje u nas kryminałów w ciągu roku i mamy też kilka serii takich kryminalnych, które chciałabym Wam dzisiaj polecić, bo uważam, że są dobre. I teraz pierwsza seria, taka, która obecnie jest bardzo na topie, no to seria z komisarzem Igorem Brudnym, która porusza tematykę pedofilii wśród dzieci, sierocińca, również przemysłu seksualnego, która jest taka brutalna, też pełna przemocy, trochę bada półświatek, gdzie się szybko dzieje akcja i która na pewno wciąga czytelnika. I mamy obecnie 3, czy będzie kolejna, to tego nie wiadomo, czy autor zakończy na trylogii, ale na pewno te 3 warto przeczytać z tej serii. Jest to Piętno, Sfora i ostatnio wydany Cherub. Wszystkie 3 polecam, części, naprawdę cała seria dla fanów kryminałów bardzo dobra, szczególnie dla tych wszystkich, którzy lubią mocny kryminał. Kolejna seria, którą chciałabym Wam polecić, to seria z komisarzem Bernardem Grossem. To jest seria, od której jakby zaczęłam swoją przyjemność z pisarzem Robertem Małeckim. Od tej serii zaczęłam, a nie ukrywam, że chyba najlepszą, to i tak uważam, że jest książka z tego roku, Żałobnica, ale cała seria właśnie z komisarzem Grossem też jest bardzo dobra, czyli Skaza, Wada i Zadra. Komisarz Gross, czyli komisarz z zaletami, wadami, z przeszłością, ale każda, słuchajcie, z serii, każda książka z tej serii porusza jakiś problem społeczny, czyli jakby wchodzi w głębiej, nie tylko dotyczy jakiejś tam sprawy kryminalnej, ale właśnie też wchodzi w głębiej, jest jakiś wątek społeczny i dlatego według mnie warto je czytać. Dodatkowo też bardzo jakby wciągająca akcja i fabuła, która wciąga czytelnika i zmusza go do myślenia, tak, i podążania za komisarzem. Teraz 3. seria, też bardzo znana, też nawet obecnie powstają seriale na motywach tej serii, czyli seria Schyłką Remigiusza Mroza. Chyba najbardziej jego znana seria kryminalna z adwokat Schyłką, tak, i jej pomocnikiem Kordianem. Coś, gdzie mamy trafne riposty, dużo humoru, też jest dużo brutalności, bardzo szybką akcję, ale głównie myślę, że największą zaletą to są właśnie te dialogi między Chyłką a innymi bohaterami, a szczególnie między Kordianem. Więc dla wszystkich tych, którzy lubią kryminał, ale też i rozrywkę, to na pewno ta seria się im spodoba. Jeśli ktoś poszukuje takiego kryminału retro, w stylu angielskim, taki, gdzie mamy ten charakter takiej mrocznej, mglistej Anglii, kryminał taki też podążający prawie tak jak Sherlock Holmes prowadził te śledztwa, aczkolwiek nie jest prowadzony przez mężczyznę, nie są prowadzone śledztwa, ale przez kobietę. Główną bohaterką całej serii jest Madeleine Hyde. I tutaj mamy 3 kryminały z tej serii, to jest to Dama z wahadełkiem, Dama ze szmaragdami i Dama z woalką. Wszystkie 3, powiem Wam, mają ten taki właśnie klimat tej takiej mglistej Anglii, wrzosowisk, takiego śledztwa mrocznego, wchodzenia bardziej w tajemnice gdzieś tam rodzinne, ukrywanie w taką arystokrację. Bardzo fajne takie książki z klimatem, więc jeśli ktoś szuka takiego kryminału retro, ale pisanego
teraz to polecam właśnie tą serię Pauliny Kuzawińskiej. Kolejna seria, trylogia o prokuratorze Szackim, myślę, że też znana seria Zygmunta Miłoszewskiego. Tu mamy Uwikłanie, Ziarno Prawdy i Gniew. Ta seria to bardziej ukazuje emocje też tego głównego bohatera, jego ułomności, ale też jego taką przenikliwość i powiem Wam, to seria, która też bardzo jakby wciąga czytelnika i angażuje go. Więc też polecam dla tych, którzy bardziej lubią takie większe zagadki, ale też lubią takich mrocznych bohaterów. Kolejna seria, kryminalna dla fanów, którzy lubią kryminały, ale z dużą dawką taką psychologii bohaterów, z badaniem takim właśnie psychologicznym i mordercy, i gdzieś całego takiego otoczenia, środowiska. No to cała seria, powiem Wam, Lipowo, Katarzyny Purzyńskiej, którą gorąco polecam. Niedługo wychodzi kolejna część Śreżoga, na którą też już czekam. Ale powiem Wam, cała seria, którą rozpoczyna Motylek, no jest warta przeczytania i uwierzcie mi, że jak zaczniecie czytać tą serię, to będziecie chcieli sięgać po każdy kolejny tom. I ostatnia seria dla tych, którzy szukają takich kryminałów, ale takich, gdzie jest bardzo szybka akcja, gdzie jest rozrywka dla czytelnika, gdzie mamy brutalność, seks, przemoc, czyli takie, wiecie, wszystko w jednym, no to seria, w zasadzie dwie, Pauliny Świst, czy Prokurator, czy Karuzela, no to można zacząć od cyklu Prokurator i tutaj jakby rozpocząć stąd przygodę z Pauliną Świst. Czyli jeśli ktoś lubi takie bardziej rozrywkowe kryminały, tak jak mówię, z dużą dawką gdzieś tam przemocy, seksu, takich trochę brutalnych bohaterów, takich szczerych do bólu, no to właśnie seria Pauliny Świst. Więc to jest moja polecajka 7 serii kryminalnych. Wybierzcie, która by Wam odpowiadała i możecie od niej zacząć jakby tą swoją przygodę z kryminałem, z taką serią kryminalną, która będzie Wam towarzyszyć. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia i miłego wieczoru Wam życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.